Super. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej części konferencji. Jest z nami druga grupa nowych zawodników Gryfa. Proszę o krótkie przedstawienie każdego z nich. Zacznę ode mnie. Maciej Gołojuch, wszedłem z wypożyczenia z Polonii Lęborg. Jestem wychowankiem Sławy Sławno na pozycji bramkarza. Nazywam się Antoni Klimczuk, jestem wychowankiem Jantara Ustka, szedłem z Arki Gdynia, grałem na pozycji środkowego pomocnika. Witam, nazywam się Mateusz Konieszy, jestem wychowankiem Pogoni Lęborg, przyszedłem do Gryfa z Winety Wolin, gram na pozycji skrzydłowego. Witam, nazywam się Donat Konis, jestem wychowankiem Olimpijczyka Krakowo i przyszedłem do Gryfa ze Spartą Stypice, gram na pozycji skrzydłowego. Ok. A więc tak, zaczniemy sobie od pytań. Pierwsze pytanie kieruję do Maćka Gołojucha. Po rocznym pożyczeniu wracasz do Gryfa. Czy będziesz chciał coś udowodnić kibicom? Udowodnić może sobie. Chciałbym na pewno pokazać, że powrót tutaj jest taki dla mnie bardzo ważny. Na pewno jest to pierwsza drużyna trzecioligowa, w której jestem. I chciałbym tutaj powalczyć o skład. Ok, w porządku. Kolejne pytanie kierujemy do Donata Konisa. Kariera brata idzie w świetnym kierunku. Czy chcesz podążać jego śladem? No, oczywiście, że tak. No, jakby, no. Nic więcej nie mam do powiedzenia. No, jak najbardziej. Oraz jeszcze jedno jest pytanie. Czy wolisz grać na skrzydle, czy na środku pomocy? No, szczerze lepiej czuję się na skrzydle, choć w poprzednim zespole wsparcia Stypice występowałem dosyć często na pozycji środkowego pomocnika, ale lepiej jest mi na skrzydle. Teraz pytanie do Koniuszego. Jakie są Twoje największe atuty? Bo wiele osób docenia Twoją dynamikę. Tak, wydaje mi się, że przede wszystkim ta dynamika, na którą idzie. Codziennie praktycznie bardzo dużo pracy, ale też gra jeden na jeden bardzo dobrze, czuję się w grze bezpośredniej. No i też wiadomo, lubię strzelać bramki, więc te aspekty cechują moją grę. Okay. Pytanie do Klimczuka. Jakie atuty wymieniłbyś jako swoje takie, powiedzmy, najlepsze cechy, które możesz tutaj w Gryfie przedstawić kibicom? Myślę, że technika użytkowa i kreatywność to moje najlepsze cechy. Mogę też przedstawić siebie jako zawodnik, który ma duży przegląd pola, bo lubię trochę porozgrywać piłki, porozrzucać na lewą i prawą stronę, ale też i staram się grać do przodu. Podanie prostopadłe do skrzydłowych to myślę, że to najlepsze. Kolejne pytanie do Macieja Gołojucha. Jak występowało dzisiaj w barwach Pogoni przeciwko Gryfowi? Myślę, że to na pewno była podwójna motywacja, żeby udowodnić coś sobie, chłopakom z przeciwnej drużyny, których bardzo dobrze znam. Przed meczem na pewno duża motywacja, napędzałem siebie samemu i jak to szczerze powiedziawszy, powiem, że na pewno chciałem wygrać ten mecz. Jeszcze jedno pytanie od kibiców. Gdybyś miał określić siebie pod względem kibicowania, czy twoje serce bije bardziej dla Słupska, czy dla Lęborga? Oczywiście, że dla Gryfa Słupska, ponieważ jestem tutaj dłużej. Do Lęborga poszedłem na wypożyczenie, żeby się rozegrać, chociaż bardzo miło wspominam pobyt w Lęborku, to jednak serce bije dla Gryfa. Czego zabrakło w poprzednim sezonie, że Pogoń ledwo się utrzymała? Myślę, że zabrakło ludzi przede wszystkim w zespole. Było nas mało. Podchodzili też zawodnicy kluczowi z poprzedniej rundy. Przede wszystkim zawodników brakowało, było nas naprawdę mało. Okay. Są jeszcze jakieś pytania? Ja mam do Mateusza. No, jako kibice nie znam
właśnie Jacka Lovaga ze strony tych zespołów, z którymi miałeś kontakt? Znaczy przede wszystkim nie wydaje mi się, że obawianie się jest jakby rozwiązaniem. Myślę, że jak ktoś się obawia, to jest już od razu na straconej pozycji. Tym bardziej w tej trzeciej lidze, gdzie zawsze praktycznie kryły się sytuacje. Nie wiadomo, czy podchodzi się do meczu jako faworyt, czy inaczej. Także absolutnie nie wydaje mi się, że nie wiem, tutaj koledzy muszą być w strachu. Po prostu tą jakość, którą pokazujemy na treningach, to zaangażowanie, te zasady, którymi się kierujemy w zespole poprzez zawodników i poprzez sztab, po prostu to przyłożyć na mecze i jestem dobrej myśli. Pytanie do Donata Atkonisa. Czy twoje imię jest powiązane z twoją słabością do słodyczy? Nie, nie jest powiązane. Imię dostałem po pradziadku i sobie tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Nie. Ale dobra, który z was chłopak jest z takiej formacji, gdzie macie największą konkurencję? Wszyscy. Myślę, że Antek. Antek chyba. Czujesz, że jest duża rywalizacja między wami na treningach? Myślę, że na pewno, ale też każdy tutaj z chłopaków ma ciężko skład. Także nie myślę w takich kategoriach, staram się po prostu pokazać najlepszą wersję siebie na boisku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, a ci chłopacy, którzy wywalczyli awans, widzicie, że oni są dobrze przygotowani do trzeciej ligi? Mateusz, ty... Czy zawodnicy z tej ekipy starej, która wywalczyła awans, widzisz, że oni są dobrze przygotowani do trzeciej ligi? Tak, jak najbardziej tak. To na pewno od pierwszego dnia dało się dostrzec, że tą czwartą ligę zawodnicy, którzy no, tutaj reprezentowali Gryfa w tej czwartej lidze, wygrali ją nieprzypadkowo. Ta jakość jest widoczna, ta jakby to zaangażowanie na boisku i te wszystkie zasady panujące, czy to przez pomysł trenera, czy to sztabu, to jest widoczne na boisku i jak najbardziej jestem zdania, że jesteśmy w stanie rywalizować na poziomie trzeciej ligi. Jeszcze jedno pytanko do Donata Atkonisa. Również jak Jarosław Cudziło występowałeś przeciwko Gryfowi. Jak grało ci się przeciwko temu zespołowi? Szczerze mówiąc, to był bardzo ciężki mecz dla nas. My też walczyliśmy o utrzymanie do samego końca. No, mecz nie był łatwy, gdzieś rozwiązał się on pod koniec. Andrzej już zdobył bramkę przepiękną. No, mecz był bardzo ciężki. No, walczyliśmy, ale nie udało się. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję.